Kiedyś właśnie tutaj chodziłem do szkoły, chodziłem tutaj 8 lat do szkoły. Teraz chodzi tutaj mój brat, Knurek Mały. I co, podoba Ci się w tej szkole? Podoba mi się. Fajnie jest, nie? Fajnie jest. Marcel był moim uczniem w szkole podstawowej numer 2 w Trzciance. No nie był to jeden z pilnych bardzo uczniów w naszej klasie. Miał oczywiście swoje za uszami. Co takiego było sympatycznego, to, że miał coś takiego w sobie, co powodowało, że nie można było się na niego gniewać. Przede wszystkim to mały przystojniak, za którymi dziewczyny się oglądały od samego początku. Sport był dla niego bardzo ważny. Wydawało mi się, że ta informatyka jednak go pochłonie i ten świat komputerów, programów komputerowych. Natomiast stało się inaczej, ale myślę, że zawsze miał sobie taką wolę walki. Jeśli chodzi o walkę, trzymam za niego mocno kciuki i wierzę, że mu się uda. Siemanko! Cześć! Wiecie, kto to jest? Tak. Wiecie? Tak, oczywiście. To jest nasz bohater, który za tydzień będzie walczył. To będzie jego pierwsza debiutancka walka w Klot MMA. Będzie wygrana? Tak. Proste, że tak, nie? Musimy kibicować za tydzień, tak? Jesteście dobrzy w piłkę, nie? Tak, nie. No dobra, dacie radę. Mam dla was dwie koszulki z Klot MMA i wyzwanie będzie polegało na tym, żeby po prostu trafić w poprzeczkę z karnego. I te osoby, które po prostu trafią, te wygrywają koszulkę z Klota. Dobra? O, było! Eo! Brawo, gratulacje dla kolegów. Którą wybieracie? Obydwie są takie same, tylko jedna jest biała, jedna jest czarna. Dobra, to ty białą, ty czarną i czarna jest MK, ta jest SK, tak więc będzie pasować. I ona? O! Nie, klasa, bardzo ładnie. Kto wygra walkę? Tak jest! Powodzenia i co? I życzę ci wiele sukcesów. I na pewno będę kibicować i oglądać walkę. Dziękuję bardzo. Wygram. Trzymaj się ciepłutko. Siema, Jaco. To jest Szymon, Szymon ładny. Znam się z nim praktycznie od urodzenia. Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, zawsze rozrabialiśmy razem. My to znamy się od, nie wiem, od zerówki, albo nawet i wcześniej trochę. Właśnie Szymon będzie na walce, na moim sektorze. Mam nadzieję, że zrobicie tam rozpierdziel i będzie gościem na walce. Pamiętam, jak się pływało tam do bajki. Chyba z tą mnie płynę. Legendarne miejsce. No, to jest legendarne akurat to miejsce. A spaliłem kiedyś w tej bajce właśnie choinkę i taki wielki płomień się uniósł i żar i jak to się nazywa? To szare co leci. Od ognia. Dym, tak, o! I leciał taki wielki dym i tam jakaś babka to zobaczyła, zaczęła się drzeć na nas i w ogóle i płynęliśmy od bajki właśnie tutaj. Już tak mnie mięśnie bolały i wszystko, ten Kuba płynął i już tam w połowie ratuj! A nie brakuje ci trochę tutaj? Dobra, Marta, a ty skacz. Co mam zrobić? Skacz. Gdzie? No do wody. Teraz? Tak. Dobra, no to co, no to będzie skok. Gdzie są ratownicy? Gdzie są ratownicy, jak ich nie ma? Paweł będzie skakał. Wej pan Paweł. Wow! Ale zimno jaca! No cześć! Siemanko! To jest Majluś, mój pies. Mieszkaliśmy w takim małym domku. Każdy mówi zawsze, że influencerzy są bogaci. No to ja teraz obalę ten mit. Bo no, akurat nie jesteśmy z takiej bogatej rodziny. Tu teraz wchodzimy do mieszkania babci, mojej prababci. Dobra, i zdobyliśmy, udana misja, zdobyliśmy klucze do mojego domu. A tutaj za tymi drzwiami znajduje się mój pokój. Mieszkaliśmy tutaj razem z bratem właśnie w tym pokoju. Dawaliśmy radę normalnie i graliśmy zazwyczaj, ja grałem na komputerze, on leżał sobie na komórce grał, albo po prostu razem graliśmy w jakieś gry, karty na przykład i tak dalej, ale zazwyczaj siedzieliśmy na dworze i nie siedzieliśmy w domu. W domu to tylko jak szliśmy praktycznie spać już wieczorami, po prostu sobie graliśmy na komputerze i często właśnie tutaj graliśmy w piłkę. W pokoju po prostu graliśmy w piłkę, podawaliśmy sobie, żonglowaliśmy, to była nasza taka zajawka, zawsze fajnie spędzaliśmy czas, no i wiadomo jak to rodzeństwo, droczyliśmy się, biliśmy się cały czas, mama wkurzona chodziła, fajne wspomnienia z tym domem, tutaj zawsze się śmiali ludzie, jak nagrywałem TikToki, byłem kraty w oknach i mówili, że z jakiegoś ośrodka jestem i w tych też miałem kraty w oknach, ale moja mama wolała właśnie zdjąć te kraty, żeby ludzie jak przejeżdżają po prostu nie widzieli tych krat. No dla niej to było takie po prostu nieswoje. I tyle. A tutaj już zostały właśnie jeszcze kraty.
never make it this far. They hated, they never believe me. Yo, I would never drop the ball, I know. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Hey, we on overtime. Ale luźno, luźno, nie spinaj się. Wszystko z wydechem. Oddychaj, wdech, wydech, wdech, wydech. Połóż rękę na twarzy, Marcel. Nie, ładnie. 10 sekund. Ręce wysoko, głowa nisko, ręce wysoko. Dobra runda. Grzeciek, wyszło. Palec te fajne, nie? Ten palec, okej? Okay. Nie, to wszystko okej, okay, tylko tyle zrobię. Dobra. Jak mam czasie nade mną. A, z góry, no bo ty skontrolowałeś pozycję, no. Dobra było. Teraz, ale jest ciężko. Marcin, ile ważysz? 73. A i tak lekko to zrobiłem. Gada sobie. Tylko wyginał się, gada. Mansur, ja go podałem, musisz go poddać, żeby było, że premierzy go podali. Jedną ręką może być? Ja za tobą byłem. Ale teraz nie chcesz. On pieszczany się wyprowadza po walce. Próbowałem przejść bokiem. Kulamy. Muszę wiesz co robić? Tak i nogi do góry i w chyba, co? Tak, to, to. Tam wystarczyło, ty miałeś półgardę. Jego jedna noga była tu, druga była tu, tylko tu. I ty próbowałeś na to przejść do siatu. Fajny było. Teraz nie siedź tu za długo, dużo. Tu do domu. Wy macie kategorię jako jedyni. Tak. 62 i plus 500. Łeka, 61,600. To jest Marcel. Poczekajcie, Patryk. Masz na imię Marcel? Tak, tak. Tak, tak. Wczoraj była męczarnia taka, że nie wiem, nie mogę wytrzymać. Ale jakoś przeżyłem i teraz właśnie robią chłopacy mi magicznego szejka, będę go pił. Do końca. Jak się nazywa? Lewandowski! Widziałeś co on zrobił? A co ty powiedziałeś? Pa! Na odprawę. Nice. On mówił 11. We koło, tak? Are the champion. 11, no. My friend. Ja ci pokażę co robimy, dobra? Dobra. Dobra, puszczę ci do wyprzedka. Myślałem, że ty jesteś wygłodzinką. Zaraz, słuchaj, przyklejmy telefon do tego i po prostu każdy, czy jest na TikToku teraz młodzież, tak wie. Jakieś takie randomowe rzeczy pocięte, nie? I koniec. Po prostu przyklejmy. Ze mną to jest tak, że ty mówisz, co ja robię, ja robię. Tak? Robię, ja także. Ej, nie jesteśmy. Jesteśmy! Ja mam. No, mi się leży tak. Dobra, kiwamy, najwyżej będzie. Najwyżej nie będzie. Dobra, koniec. To chyba lachę. Tak, odsunięcie się. Ja tak, no dobrze. On tyle siły ma, bardzo dobrze. Ty, Stefanie. Walka z menedżerem. O podwyżkę. O, panowie. Co zrobiłeś? Zobacz, walka z menedżerem. Zobaczcie, jaki gafronek jest groźny. To jest drapieżny. I teraz oddał plecy. Na żółwia dawaj. Lampa pójdzie w kosta. Zaraz, ja się tak usiąłem. Nie wiem. No ciągle przecież. Yeah. Yeah, yeah.
Maciej. Dobre są. Dobrze. No i myślę, że jest dobrze, bo one, jest okay, nie, one nie są koleżeńskie, tak bym je nazwał, ale no, są po prostu i to jest dobrze, że są. A kopnięcia i tak będzie w nich mocno, okej? Okay? Mega dobrze się czuję, byliśmy teraz na badaniach i wyszło, że jestem zdrowy, tak więc jest pełen gaz i leciłem z tym paniem. Minut masz walkę, wyobrażasz sobie 3 rundy tylko po 3 minuty. Przepracowałeś tyle godzin, a teraz wystarczy wejść, plus masz 90 sekund przerwy, pamiętam. Dla ciebie to jest nic. Tyle sparingu robiłeś z różnymi sparing partnerami. Chodzisz i dobrze się bawisz po prostu. Tylko pamiętaj, nie napalaj się, słuchaj się trenerów. A jak dostanie takiego? Będziemy widzieli. Niestety. Jak jest tak, że już fajnie, że już trzeba dobić, to będziesz słyszał, słuchaj się i ufaj. Dziękuję za radę. Bez nas walka i tak się nie zacznie, my spokojnie się rozgrajemy. Raz, dwa. Nie śpiesz się tu, proszę nie śpiesz, najpierw kontrola, czas na platę, platę. Zamknij teraz, uderzaj, uderzaj. Co ja robię, teraz ty co robisz, o tu. Głowa gdzie musi być? Na macie. Bryderko mamy? Mamy, ochroniasz te zęby? Słuchaj się, nie śpiesz się, nie denerwuj się, cały czas precyzyjnie do przodu. Uderzenie, wracam. No i czym rozumiesz, w sumie tak samo. Proszę cię, czujny czas. Gotowy? Ej, dobra. Szybko, kurwa, idź szybciej, mów. Dobrze, tak zrobię. Wiesz, że zniszczy cię, nie? Jesteś przygotowany na to, że przegrasz z underdogem. Jak ci sierpa wolne, to się położysz. Będę miał co do filmiku dodać. Brawo, wysoko! Nie śpiesz się! Nie śpiesz się! Marcel! Nogi szeroko! Marcel, spokojnie! Bardzo się spina! Marcel! Spokój! Marcel! Dawaj na łapanę go! Bosiak! Nie napinaj się! Koszala! Koszala! Uderzaj! Bardzo gratuluję, także dobrze się zwiększyło, że się nie martwiliście, że dziadkowi się nie martwili. Cała rodzina się zaszczepiona. Wszyscy zdrowi. Słyszysz? Słyszysz? Gratulacje. Nie widziałem, Margarita będzie ugrała. Powinny też być jakieś, nie? Dobra, to się dzwonimy. No, papa. Trener zadowolony? No, zadowolony. I to jest, to się liczy. Ej, I got the recipe. Gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like it's pita.